Cieszymy się, że zostaliście wypuszczeni. Rozumiemy, że nie zostały postawione wam obojgu żadne zarzuty przez... Na razie nie, na razie było tylko przesłuchanie przez prokuratora i na tym zakończyliśmy. Na komisariacie będzie przekazane do prokuratury, do kogo innego, więc jakby tamta osoba będzie... Rozumiem, że byliście przesłuchiwani w charakterze świadków, nie oskarżonych. Tak, A w ogóle jakie jest wasze zdanie na temat obecności Bieruta na Powązkach i komentarz całkiem prywatny jako osób, które nie są pod żadnymi zarzutami. Co myślicie w ogóle o tym, że ktoś musiał to zrobić na tym cmentarzu? Abstrahując od postaci samego Bieruta, to ten pomnik Bieruta na Powązkach jest jak pałac Stalina w centrum Warszawy albo Czterech Śpiących w centrum katowni praskich. Nikt nie powinien być w stanie malować tego pomnika, bo go od 25 lat nie powinno tam być. Bo jeżeli byłby to namiestnik z ramienia Hitlera i leżał na Powązkach, to by go nie było tam od lat 70. A to był namiestnik z ramienia Stalina, a tam leży. I to był człowiek, który 1 sierpnia przyszliśmy uczcić powstańców, a on tych powstańców potem mordował. I ci powstańcy, których kolegów on potem mordował, zamykał w łagrach, w więzieniach, pochował na łączce, oni muszą koło niego przechodzić. To jest skandal, bo jak można mówić czci do powstania warszawskiego i czci do ludzi, którzy walczyli za wolną Polskę, w momencie, kiedy potem ich kat i morderca leży na cmentarzu, gdzie leżą ich przyjaciele, ich towarzysze broni, a oni jeszcze koło niego muszą przechodzić. Główną aleją. Pozostałe 16 nagrobków, które zostały oznaczone zbrodniarz komunistyczny, to nie są zwykli obywatele pochowani na normalnym cmentarzu. Nie, to byli utrwalacze władzy ludowej, sędziowie, mordercy sądowi, wykonawcy wyroku. Oni nigdy nie uważali dla siebie niczym złym tym, że są komunistami, ani tym, że są zbrodniarzami. Oni często się nawet tym szczycili. Także byli naklejki ludzie, którzy... są czysto informacyjne, edukacyjne. Tak. Ludzie, którzy śledzili, szukali, chcieli złapać naszych bohaterów, którzy teraz leżą na łączce. Rozumiemy, że kiedy się spotkamy 1 sierpnia za rok na Powązkach, to mamy nadzieję, że nie będzie już ani czego oznaczać, ani komu tłumaczyć podstawowych rzeczy z naszej historii, tego sobie życzymy. Bardzo wam dziękujemy za świadectwo spokoju i pokory w tej całej sytuacji i dystansu do tego, co was niesprawiedliwie zupełnie spotkało. Przekazujemy pozdrowienia i wyrazy solidarności od masy ludzi. To za antykomunizm zawsze. Dobrze, że nie było to konieczne tym razem. Dziękujemy bardzo wam za to, że tacy jesteście, jacy jesteście.